Halo, halo, witam serdecznie w 14 odcinku z serii Stellar Blade. Może pamiętacie, ostatnio udało nam się odblokować taką oto wieżę słoneczną na pustkowiach, co zapewniło nam dostęp do różnych safe roomów na przykład. W sumie w poprzednim materiale znalazłem także inną interesującą kwestię. Jeszcze tędy, nie do końca rozumiem, to też jest pewna nowość. Mam jakąś, nie wiem, platformę, ale w sumie czy dobra ją gdziekolwiek wykorzystać? Wydaje mi się, że chyba tak. A spróbujmy. Tak patrząc jeszcze po okolicy, widzę na przykład pewne kontenery. Wydaje mi się, że o to by jeszcze chodziło. Zaraz zobaczymy obracanie za pomocą R2. Mogę w sumie obrócić, ale no to nawet nie jest aż takie potrzebne. No, czyli przykładowo tędy. I na co mi to wszystko będzie? Byłaby w ogóle opcja? Come on. Nie, może muszę jakoś być rzeczywiście blisko, jakoś lepiej to ustawić. Zobaczmy. To obracamy. Teraz. Odłóż. O, dobra, rzeczywiście. I tym oto sposobem mamy jakiś panel? Coś aktywuje, 1/3 jakiegoś, nie wiem, napędu. A tędy? Zablokowane. O co może chodzić deweloperom? Chyba już mniej więcej wiem. Czyli mamy trzy takie panele. Drugi jest tędy koło kolesia. To już w sumie sprawdzałem lokację w poprzednim materiale. Może... aj, nie zajdę kolesia raczej. Patrzcie, jaki czujny. Chciałem mu sprzedać backstab, ale to nie jest takie proste. Nie, nie ma opcji dosłownie. Trzymaj najmocniejszy atak w takim razie na wstępie. Zobaczcie, je potrafi przetrwać. No tu jest drugi terminal. To coś sobie ładujemy. Jeszcze był trzeci tam, gdzie była skrzynka na samym początku. Więc pewnie o to chodzi twórcom. Nie mogę tego aktywować na pewno? A to jest już dziwne. Czy jeszcze mnie coś pominęło? Niestety, ale nie widziałem żadnych podobnych mechanizmów w okolicy. A to już jest ciekawa sprawa. A gdzie może być trzeci? Tamtędy? Aha, mam. Dosłownie koleś przy nim stoi. W sumie sprawdzałem te tereny wczoraj, ale nie zwróciłem uwagi na panele. Czy tak mógłbym go zajść? Tak jest. A, czyli nie muszę się skradać. Nawet mogę biegać zwyczajnie, to wystarczy, ok. Tak w ramach testu sprawdziłem i da radę. Dobra, czyli wszystkie trzy odblokowane i wydaje mi się, że teraz skrytka będzie otwarta. Rzeczywiście jest zaznaczona na zielono. Ciężko to w ogóle wskoczyć, po pierwsze. Co jest? A, pewnie jeszcze za pomocą dasha to lepiej zrobić. Tak jest. No to musi być sporo warte. O. Tempest. To się przyda. Dobra, czyli znajdźka odnaleziona i w sumie idziemy na nowe tereny z tej strony.
Postaram się uciec wrogom i pójść w nowe tereny otędy. Patrzcie, jaki skrót. W poprzednim materiale widziałem tą lokację, ale nie miałem okazji, żeby się bardziej zagłębić. Tylko problem polega na tym, że mamy jeszcze mutanty na plecach. Co to za miejsce magiczne? Tajemnicza jaskinia. Woda dosłownie lazurowa. W takiej można się kąpać. Musi być jakiś sekret super wartościowy. A na przykład na samym środku są jakieś owoce zakazane, tajemnicze. Co to za jagody? Nie mogę ich zerwać. Jeszcze się świecą jakoś magicznie, ale nie da rady wejść w interakcję. Ale dziwne. No to trzeba się zanurzyć może. No też nie widzę niczego konkretnego. Czy okazuje się, że lokacja jest na razie bez sensu? Nie, może jest jakaś inna misja poboczna, którą musimy rozpocząć, żeby zebrać te winogrona, czy jak je nazwać. Tędy przykładowo, chyba nowy kostium znowu. Deszczowy dzień, zmienia wygląd lilii. Okej, no też się przyda. Jeszcze coś będzie na dnie, coś się świeci. Okej, skrytka kolejna. A, jeszcze hasło jest potrzebne. Te hasła są naprawdę bardzo częste. Nie wiem, czy później zdążę je wszystkie odblokować. Dobra, i to już jest akurat dosyć podejrzane. O co chodzi z winogronami? To musi być jakaś inna misja poboczna. Z pewnością. Jeszcze skanuję okolice, ale nie ma żadnych nowych ciekawostek. O co w ogóle chodzi? Patrzcie na mapę, jak się prezentuje miejsce. Czy jesteśmy w takiej lokacji, jakaś wielka jaskinia, ale no nie ma opcji dosłownie. Dobra, więc w sumie na stan obecny chyba nic co po nas. Trzeba jednak się wycofać i dopiero w przyszłości zajrzymy do jaskini. Trzeba jakieś postępy fabularne wykonać, pewnie będzie jakaś misja poboczna konkretna. Dopiero wtedy. W każdym razie w okolicy były jeszcze jakieś inne ciekawostki. Była możliwość zejścia na niższe tereny za pomocą jakichś półek skalnych, więc myślę, że jeszcze to będzie godne uwagi. Patrzcie na to. Ostatnio to byłem, rzeczywiście materiał zebrałem. Chyba nawet ten ubiór, który mamy obecnie. Ale jak sami widzicie, mamy jeszcze kolejne platformy, które może nam coś odblokują wartościowego. Jeżeli dobrze pamiętam, był też skrót do odnalezienia w okolicy. O, dwójka wrogów. Już mnie zauważył, naprawdę? Tak prędko? Dajcie spokój, panowie. Tego się nie spodziewałem. Dobra, trzymaj mocno atak na wstępie. Dobra, zatwiona, ale trochę oberwałem. A ten z kolei dałby radę może kolesia zajść, ale nie wiem. Wydaje mi się, że już mnie widzi. No, najszybsza walka to jest walka w taki oto sposób. Proszę bardzo, zaraz będzie po pojedynku. Oj, to da. Dobra, i patrzcie na to, jaki skrót jest, chyba.
Bo patrzcie, teraz mamy platformę, więc mogę się wycofać na poprzednie tereny. Albo z drugiej strony też właśnie się przedostać, jeżeli byłaby taka potrzeba. Coś jeszcze byłoby w okolicy, patrzcie na to. A wprost mamy jeszcze jakieś dwie inne platformy, ale wydaje mi się, że nie ma niczego super ważnego. Nawet bym się tak wysoko nie dostał. Więc po raz kolejny mapa. Co ja mam dalej wykonywać w sumie? Tędy niżej, wejście do wieży słonecznej, to już byliśmy. Mam jakieś niższe tereny, w sumie bym się nawet chyba wycofał. Tam był też inny safe. Więc zobaczymy. O tak. Tak się skacze nieumiejętnie. Okej, teraz. Tak, czyli z tej strony już byliśmy, cofamy się do pierwszego save'a, który był dostępny na początku mapy. No i to już możemy przejść na bardziej swobodną eksplorację świata, proszę bardzo. Tak jest, czyli co możemy zrobić? Jakieś pociski wybuchowe, dystansowe. Rzadko kiedy z nich korzystam w sumie. No, na razie wystarczy. Czyli zróbmy... A, ustawienie postaci? Nie, to jeszcze mnie nie stać. Natomiast tędy. Pulpit naprawczy. Też więcej już nie zrobię. No cóż. Tak, to już wszystko było. A więc odpoczynek. No i wstajemy, idziemy na wykonywanie misji pobocznych, come on. Coś tu rzeczywiście było w okolicy, jak ja dobrze patrzę. Tak, czyli tu na wprost trzeba będzie się przedostać i tam będzie odpowiedni surowiec. Postaram się to jakkolwiek odblokować, możesz bez walki z wrogami, ponieważ... Już z nimi w sumie walczyłem ostatnio. W poprzednim materiale. Ilu wrogów? Jak się wkurzyli w ogóle? Dobra, jak chcecie, to walczymy. Jeszcze jeden mocny atak. Come on. I tyle. To w sumie można łatwo poexpić. Znowu pułapka, niedobrze. Mamy dwa, co żyjemy! O kurde! Dobra, to bolało. A, bo to jeszcze jeden większy wróg był, dlaczego tak samo to wygląda? Co za pojedynek? Ten jeden większy wróg robi dużą różnicę. No cóż. Ciężka sprawa, trochę musiałem leczenie niestety wykorzystać, ale... No, może warto, proszę bardzo, kolejne skrytki. A co mi to wszystko? Jakieś nanoczęści, zobaczymy. W takim razie pora się jeszcze udać w tą alejkę. A tu z kolei... Nie, to już niżej się nie dostaniemy. Dobra, to może być problematycznie. Mamy dwóch większych kolesi. Może to obrady ich jakkolwiek zajść. Oni się chyba przechadzają w to i z powrotem. Tak będzie najprędzej, raczej. Come on, koleś.
Dobra, z drugim mogę już zawalczyć. My tu jeszcze mamy na wprost. Da radę tego mniejszego nawet zaj, zobaczmy. Nie ma opcji. No to przynajmniej go obije. To już mniejsze kreatury. Co? Nawet ten mały stwór potrafi zaatakować robot zbierający surowce. Dlatego to się w sumie nie spodziewałem. Mamy punkt orientacyjny i teraz idziemy na jakąś arenę? Czyżby szykowała się walka z bossem, czy jak? No, całkiem możliwe. Miejsce wygląda dosyć podejrzanie. A na samym początku gry z nimi walczyłem. Z tym pierwszym. To natomiast jakaś macka tajemnicza. Otóż ma o wiele więcej zdrowia. No dobra. Nie, kolejny runda, że jak? Ukrany. No to jakieś trudniejsze wyzwanie. Zobaczymy, czy jeszcze będzie kolejna runda inna. Do 3 razy sztuka na przykład. Jeszcze taki. O, niedobrze. Że co? What the hell? Twórców chyba porąbało. Zbyt wielu jest. Nie mogę się nawet uleczyć, come on. Muszę inne leczenia wykorzystywać już. Jak to zorganizować? No ta walka jest porąbana dosłownie. Nie ma nawet mocniejszych ataków. Kurde, to jest super ciężkie. O, jeszcze mi uciek, naprawdę. Bez nadzieja. Już mam przebitą obronę całkowicie. I ostatni koleś jest stacjonarny. Mogę już odczekać, aż mi się zregeneruje wszystko. Dobra, bo to była jedna z najtrudniejszych walk, mówiąc szczerze. Ilu kolesi? Niesamowite. No dobra, było warto. Egzoszkielet tędy.
co ja w ogóle zbieram. Może te mapy myśli. Właśnie tego potrzebuję. Nie, nic nie mamy. Nic więcej. Jak to wyglądało na mapie? Patrząc na ciebie. A, dobra, czyli zebrałem jedną mapę myśli jeszcze. Całe szczęście. Ale nie, no walka była o wiele trudniejsza. Dobra, to szybka podróż. I w sumie z której strony warto było się teleportować? Tędy, szybka podróż, okej. Postaram się jeszcze na to drugie wyzwanie jakkolwiek dotrzeć. O, co my tu jeszcze mamy? Pulpit naprawczy. Co ja zdobyłem? Exo, kręgosłup nowy. Jakiś? Który to jest? Już nie wiem, które są nowe. Uderzeniowe. Większy współczynnik obrażeń krytycznych. Rzadko kiedy chyba korzystam. Dobra, w takim razie odpoczynek. To wszystko uzupełnimy. Jak tam leczenia? Tak, czyli leczenia też mam na max, ok. To już w sumie więcej nie muszę robić. Może tędy jeszcze umiejętności. Dwa punkty. A się tam doładujmy. Ostatni przycisk w kombinacji przytrzymaj będzie lepsze kombo. Dobra, więc to by było w sumie na tyle. Postaram się jeszcze w przeciwnym kierunku podejść. Tu mamy, patrząc na ciebie, dokończenie misji. Więc zaraz tam podejdę i zobaczymy kolejne wyzwanie. No dobra, więc chwila, moment. Jakoś trzeba będzie teraz na około przejść. I tu jest kolejne wyzwanie, jakoś w okolicy. Gdzie ja to dokładnie widzę? Tędy? Proszę uwaga, bo one eksplodują po chwili. Co zadaje obrażenia, się okazuje. Nie jakieś większe, ale zawsze. A, czy już wygrałem? Udaj się do zadania. A, czyli na tym polega kwestia. Chwila, moment. Tak, czyli wszystko zostało zebrane. To nawet nie zwróciłem uwagi. Myślę, że będzie kolejne jakieś wyzwanie ciężkie. Sound disappointed. There was a catastrophe that mankind brought upon itself. A, ale nie mam niestety możliwości teleportacji. Ej, koleś, w ogóle skąd ty się wziąłeś? Chwila, moment. Czy ta potrzebna kwestia, którą potrzebowałem, znajdowała się jednak w kolesiu? W robocie. W sumie w tym miejscu też raczej utnę, postaram się wrócić do miasta i dopiero wtedy pokażę wam kontynuację, to będzie zakończenie misji. Dobra, czyli porozmawiamy sobie teraz z Lily, ponieważ ona właśnie odpowiada za konstrukcję, a mamy wszystkie materiały. I want to go to the wasteland too. Or do you think I'd just get in the way? Lily, preparations are complete. All right then. We're good to go. Would you mind bringing the patient here while I prepare for the process? I'll bring her right now. Whew. I did everything I could. It's not perfect, but the patient should be in much better shape now. Sue, are you there? I can feel you. Enya, are you all right? Enya. Yes, your hands. They're very warm. It's been so long. Enya. Eve. It's starting to come back to me. You helped me. I would like to repay your kindness, but I don't have anything to offer. The only thing I can do is sing.
Your song is more than enough. Also, you should be thanking Lily, not me. She's the one who really saved you. Dobra, dobry uczynek załatwiony, proszę bardzo, mamy miksturę leczenia, złotodzieńce, 2 punkty jeszcze. Coś jeszcze z nią porozmawiamy? I want to go to the wasteland too. Ma, czyli to da. How about heading out to the wasteland to get some shooting practice in? W takim razie, co jeszcze mogę zrobić? Chwila, moment. Tędy mamy 2 punkty w sumie nowe, więc może warto coś doładować. Zaraz full w atak będę miał drzewko odblokowane. A niech będzie tam, przytrzymaj. No i w sumie w tym miejscu zakończę dzisiejszy odcinek. Zrobienie za postępy, misja poboczna załatwiona. W kolejnym materiale postaram się wycofać na pustkowia i zobaczyć jakieś kolejne sekrety, więc jeżeli interesuje Was kontynuacja przygody, to polecam zostawić lajka z dzwonka po kolejne materiały. Dobra, więc to było na tyle, ja się z tym żegnam, jutra!